Witam Was w trzeciej części z serii Jak rozpocząć swoją historię w wyścigach, w rajdach, jak zacząć w motorsporcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jaki rodzaj silnika wybrać. W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o tym, jak zacząć. W drugim odcinku mówiliśmy o preferencjach tylny, przedni napęd, ewentualnie czteronapędówka. A dziś porozmawiamy o tym, jaki rodzaj silnika wybrać. W sporcie stosuje się dwa podstawowe rodzaje silników benzynowych. Jednym z nich jest silnik wolnossący, drugim rodzajem to silniki turbodoładowane. Świat idzie do przodu, coraz częściej będzie się stosowało jednostki elektryczne, ale o tych nie będziemy mówić w tej serii. Stosuje się też czasami jednostki dieslowskie, od których też świat odchodzi. Więc skupimy się przede wszystkim na silnikach benzynowych. Mamy dwa rodzaje silników. Jeden silnik jest silnikiem wolnossącym, czyli taki silnik, który nie używa żadnego rodzaju doładowania. Czy to jest doładowanie przez turbosprężarkę, czy przez kompresor, czy jakiś inny rodzaj doładowania. W przypadku silnika wolnossącego musimy liczyć się z tym, że silniki wolnossące bardzo dobrze sprawdzają się w przednionapędowych autach. Przednionapędowe samochody, moim zdaniem, nie powinny mieć silników turbodoładowanych, dlatego że momenty w silnikach turbodoładowanych są tak raptownie podnoszone, moment obrotowy, czyli to, co przekłada się na koła, że przednionapędowe samochody zrywają tą przyczepność bardzo często, bardzo szybko, przez co nie są efektywne w motosporcie. Samochody tylnonapędowe także nie powinny być turbodoładowane, szczególnie na torach, na których mamy ograniczoną przyczepność lub wtedy, kiedy jest mokro, ślisko, kiedy jeździmy po śniegu. Turbodoładowany silnik wytwarza duży moment obrotowy, który wzrasta w bardzo szybkim zakresie. Czyli w ciągu na przykład 1000 obrotów silnika moment obrotowy jest podnoszony tak szybko, że zrywa tą przyczepność, co powoduje stratę trakcji, co powoduje stratę czasu. Przyspieszenie w tym momencie nie jest adekwatne do tego, jaką mamy moc na kołach, ponieważ musimy odjąć gaz lub w momencie, kiedy mamy kontrolę trakcji, ta kontrola trakcji obniża nam moc przekazaną na koła, przez co ten samochód nie przyspieszy. Z mojego doświadczenia wynika, że silniki turbodoładowane świetnie spisują się w samochodach czteronapędowych. Tam, gdzie moment obrotowy, gdzie moc tego silnika może być przekazana na cztery koła równocześnie. Tam ta siła, która jest wytwarzana przez silnik, jest super spożytkowana przez cztery napędzane koła. W ośce, z mojego doświadczenia w rallycrossie czy w wyścigach, najlepiej spisują się silniki wolnossące. Jeśli popatrzycie sobie na wyniki zawodów, chociażby rallycrossowych, tam, jeśli jadą ośki, czyli te samochody, które są napędzane na przednią lub tylną oś, przeważnie wygrywają samochody, które mają silniki wolnossące. O różnych pojemnościach. Silnik wolnossący jest w stanie oddać nam moc bardzo liniowo. Ta moc w silniku wolnossącym pojawia się szybko i wzrasta bardzo stopniowo w zakresie obrotów od, załóżmy, 3000 przy silnikach na przykład Hondy w VT-kach, aż do bardzo wysokich obrotów w silnikach, załóżmy, Wankla, gdzie mamy obroty rzędu 8000, nawet w podrasowanych silnikach powyżej 9000 obrotów, tam ta moc jest oddawana liniowo. A propos silnika Wankla. Dlaczego silniki Wankla tak świetnie spisują się na przykład w wyścigach lub w rallycrossie? W pewnym sezonie Mistrzostw Europy w rallycrossie Mazda RX-8, właściwie dwie Mazdy ze Skandynawii, całkowicie zdominowały te zawody.
Dlatego, że silnik o małej pojemności 1300 generujący moc około 250, nawet podrasowany do 280 koni, był w stanie wygrywać z innymi samochodami o pojemności 2 litrów tylko dlatego, że jego moment obrotowy był liniowy. Czyli niezależnie od tego, czy silnik pracował na 4000 obrotów, na 5 czy na 6000 obrotów, cały czas moment obrotowy był równy. Czyli cały czas trakcja tego samochodu na asfalcie, na szutrze była równa. Świetnie spisywał się na odcinkach, na których było bardzo ślisko. Tam można było jechać liniowo, czyli równym poślizgiem, ten samochód nie zrywał, nie wyrzucało go, nie obracało tych samochodów. Mazda RX-8, jak wiecie, jest tylnonapędowa, więc samochody w tamtych latach marki Mazda z silnikiem Wankla nie miały sobie równych na torach rallycrossowych. Możecie zapytać, skoro tak popularne teraz są silniki turbo, to dlaczego wkładają je producenci do przednich, tylnych napędów? Właściwie do wszystkich samochodów ładuje się teraz silniki turbo. Oni to robią dlatego, że z małej pojemności, doładowując taki silnik, możemy uzyskać bardzo dużą moc. Przy nowoczesnym sterowaniu turbiną ten moment też nam się wygładza. Seryjne samochody, musicie pamiętać, że są produkowane po to, żeby wytrzymały określoną ilość kilometrów. W motosporcie silniki, tak na przykład w rallycrossie, jeśli taki silnik wytrzyma 1000 km, to już jest bardzo dobry motor, muszę wam powiedzieć. Więc zakładając, że będziemy wzorować się i będziemy szli tą drogą, którą podąża świat motosportu, powinniśmy założyć, że silnik turbo doładowany w motosporcie będzie świetny, ale moim zdaniem w czteronapędowym aucie. Dlatego, że jego masa będzie bardzo mała, jego moc i moment generowany będzie bardzo duży, co jest ważne w samochodach czteronapędowych, i rozłożenie napędu na 4 koła pozwoli nam, żeby cały moment i całą moc oddać na asfalt. Przejdźmy teraz do omówienia samochodów przednionapędowych w poszczególnych partiach pojemności. Samochody przednionapędowe do 1600 cm pojemności to przeważnie samochody z silnikami czterotłokowymi. Jeśli wybierzemy silnik Peugeota 1600, który jest bardzo dobry, wybierzemy silnik Renault 1600, wybierzemy silnik Hondy 1600, który również jest świetnym silnikiem, musimy brać pod uwagę to, w jakim zakresie obrotów ten silnik osiąga swoje maksymalne moce. Jeśli ten silnik będzie osiągał swoje maksymalne moce w jak największym zakresie obrotów, to bardzo fajnie, jeśli będzie kręcił maksymalną moc przy tylko górnym zakresie, to już troszkę słabiej, bo będziecie musieli pamiętać o tym, że zawsze ten samochód będziecie musieli kręcić na wysokich obrotach, żeby wykrzesać z niego maksymalną moc. Jeśli chodzi o samochody w zakresie między 1600 a 2 litry, to już tutaj mamy większe pole do popisu, tych silników jest znacznie więcej. Możemy sobie przebierać między silnikami z grupy Waga, między BMW, które już robi przednionapędowe serię 1, Audi, Volkswagen, Citroen, Peugeot, Renówka, świetne silniki Hondy dwulitrowe, VTEC-i. Mamy też mnóstwo innych silników japońskich, mamy też troszeczkę silników koreańskich. Mamy też silniki powyżej 2 litrów przednionapędowe. Tutaj trzeba zwrócić bardzo mocną uwagę na to, żeby ten silnik był jak najbardziej liniowy w swojej charakterystyce, ponieważ tutaj będziemy mieli już duże moce. Jeśli włożymy sobie takie V6 do przedniego napędu albo sześciotłokowy silnik, to tutaj będziemy mieli duży problem z przekazaniem tej trakcji i proponowałbym unikać tak dużych pojemności. Po pierwsze dlatego, że będziemy mieli ogromną moc przeniesioną na przednią oś, będzie ciężko to oddać, a po drugie dlatego, że w tej samej klasie, w której będziemy występować, będą występowały samochody o pojemności powyżej 2 litrów z tylnym napędem, które będą miały dużo więcej możliwości oddania tego napędu, chociażby na suchej nawierzchni, gdzie trakcja przy ruszaniu będzie dużo większa, ponieważ te samochody
będą obciążone z tyłu i będą pięknie przyspieszały, dlatego że ta oś podczas startu będzie dociskana, a także podczas przyspieszania będzie dociskana przez masę samochodu i samochód tylnonapędowy będzie mógł o wiele lepiej oddać napęd na asfalt. Czyli reasumując, unikałbym dużych pojemności w przednim napędzie. Przejdźmy teraz do samochodów tylnonapędowych. Tutaj podział na klasy jest podobny, czyli do 1600, powyżej 1600, do 2 litrów i powyżej 2 litrów. Jeśli już nasze preferencje są, że chcemy auto tylnonapędowe i to auto tylnonapędowe ma być określonej marki, to proponuję na początek spróbować pojeździć też samochodem całkowicie odmiennym od tego auta, czyli jeśli uprzemy się, że chcemy BMW tylnonapędowe, to przejedźmy się też innym tylnonapędowym samochodem, MX-5 albo jakiegoś tylnonapędowego Forda. Pamiętajcie, że będziemy się opierać w większości na seryjnym aucie, więc ten samochód powinien nam pasować. Na początek, jeśli chodzi o tylnonapędowe samochody, kupiłbym sobie Mazda RX-8, ponieważ już ją miałem i uważam, że miałem ją o 10 lat za późno. Jedyną wadą jest tego samochodu to, że silnik nie jest trwały, ale tylko dla tych, którzy o niego nie dbają. Bo ci, którzy dbają o te silniki i kupią dobry egzemplarz z dobrym silnikiem, będą się cieszyli nim przez lata jeżdżenia na torze. Zarówno jeśli chodzi o tylne i przednie napędy, tak jak mówiłem wcześniej, unikałbym silników turbodoładowanych. Chociaż jest bardzo dużo samochodów w tej chwili tylnonapędowych, które mają turbiny, jednak oparłbym się na solidnym 6-tłokowym wolnossaku, jeśli miałbym wybrać silnik o pojemności powyżej 2 litrów. Pamiętajcie, że jeśli wybierzecie którąś z opcji, czy to będzie przednionapędowy, czy tylnonapędowy, czy wolnossak, czy doładowany, czy też czteronapędowy, starajcie się zawsze porównywać 2-3 samochody z różnych marek i wybierajcie to, co Wam pasuje. Ale pamiętajcie też, że najlepszym odzwierciedleniem tego, jak samochód jest szybki, jest pomiar czasu. Jeśli wyznaczycie sobie krótki odcinek przejazdowy, który będzie się składał z 3-4 zakrętów, który będzie symulacją 1/5 takiego rally sprintu albo 1/5 jakiegoś kajotesu, to zawsze jeśli przejedziecie dwoma różnymi od siebie samochodami, po czasach będziecie widzieli, który samochód jest szybszy. Dlaczego powinniście tak robić? Dlatego, że nie zawsze odczucie za kierownicą odzwierciedla czas. Nieraz Wam się wydaje, że pojechaliście super szybko, bo pojechaliście bezbłędnie, wsadzacie tyłek do drugiego samochodu, również pojechaliście super szybko, tak Wam się wydaje, bezbłędnie i nagle porównujecie czasy, a tutaj jest przepaść. Przy 25 sekundach macie sekundę różnicy, dlatego że samochód dał Wam odczucie, że jest naprawdę szybko, a z zewnątrz tak nie było, bo samochód leciał bokiem, wydawało się, że jest naprawdę mega szybki w tym zakręcie, ale jego siła odśrodkowa była tak duża, że wyrzucił Was na 0,2 sekundy na tym zakręcie i na kolejne 0,2 sekundy na drugim zakręcie. Chcę teraz Wam zapowiedzieć kolejny odcinek. Powiem Wam ciekawostkę. Wiecie, że jeśli kupicie przednionapędowy samochód lub tylnonapędowy, lub już taki macie, to tak naprawdę, jeśli macie takie zwykłe auto, to napędzane jest tylko jedno koło. Układ różnicowy w moście tylnym lub przednim tak naprawdę powoduje to, że napędza się tylko jedno koło. W sporcie to kompletnie nie zdaje egzaminu. Ponieważ jak kupicie sobie seryjny samochód czteronapędowy, taki tradycyjny, który ma tylny most i przedni most, to przeważnie w przednich mostach nie ma tak zwanego układu kiernego, czyli w przednim moście nie ma szpery. Czyli de facto czteronapędowe auto, które kupicie, będzie napędzane tylko i wyłącznie na 3 koła. O tym, jaki samochód wybrać, jakie auto ma seryjną szperę i do którego napędu co warto zastosować, powiem Wam w kolejnym odcinku, co na pewno Wam ułatwi wybór samochodu.
Pamiętajcie, że dotychczas nie wybraliśmy do końca auta, jakim chcecie się ścigać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.